Hejka wszystkim, lecie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest 5 grudnia i zaczynamy kolejnego filmu. Otworzymy teraz kalendarze i tu mamy piątkę. I ona jest jakaś taka dziwna, taka podłużna. I w sumie nie wiem, co to może być. Ale o Jezu. I trudno jest to otworzyć. To jest pędzelek. Powiem szczerze, że to jest trochę taki zapychacz, ale z jednej strony mi się przyda, bo nie mam czym maseczki nakryć. Patrzcie, jaki w tym jest wielkie okienko. I ja nawet nie wiem, jak to otworzyć, w sensie od której strony, ale... A dobra, tu mam. Matko, patrzcie to. O, jestem zaraz upadnie. I to jest maseczka na ręce chyba, tak? Tak, to są takie nawilżające maseczki na dłonie. Teraz otwieramy choinkę, tu mamy piątkę. I dzisiaj jest zwykły Kinder. Okej, teraz następny kalendarz z Milki i musimy sobie to podważyć, bo znowu mi to otwiera godzinę. Więc... O Jezus. I to jest... Jezu, nie wiem, co to jest. Chwila, wezmę to pod światło. To jest misiek jakiś taki, nie wiem. To się nie wyostrzy. Będę teraz ubierać choinkę i ogólnie pokazywałam wam przed chwilą, ile jest śniegu. Ja mam kwarantannę i jest śnieg, a pewnie jak skończę kwarantannę, to już go nie będzie. Świetnie. Okej, mam tutaj bombki, więc zabieramy się za ubieranie choinki. Ubrałam się, włączyłam sobie muzykę i będę ubierać choinkę. Ja dopiero co to sprzątałam i patrzcie, jak wygląda moje łóżko. Nie wiem, czy powinno się zakładać najpierw łańcuch, ale dobra, założyłam łańcuch. Okej, jeszcze tylko lampki i spróbuję znaleźć gwiazdę, bo nie mogę jej znaleźć, nie wiem, co ona jest. Jeżeli znajdę, to ją nałożę, jeżeli nie, no to będę miała bez gwiazdy, ale ogólnie mega mi się podoba. Teraz jeszcze dopasuję jakieś lampki i zaraz wam pokażę. Gwiazdy nie mam, będę musiała kupić, ale mam takie światełka i tak ona wygląda cała. Przebrałam się już i zrobiłam sobie kucyka, bo tak mi jest wygodniej i idę zrobić sobie teraz herbatę. To jest ten łeb, zapomniałam kompletnie, że zrobiłam sobie herbatę i teraz pewnie będę pić zimną. Mam jutro lekcję od 8 i nie wiem, jak ja sobie poradzę, ale i tak lepsze zdalne niż jakbym miała iść do szkoły. Nie wiem, jak ja wrócę do tej szkoły. Od 2 miesięcy próbuję się przestawić i chodzić spać wcześniej, ale mi się to nie udaje. Więc dzisiaj znowu pewnie usnę około 4, 5. I jutro na zdalnych będę po prostu umierać. Ale jakoś muszę sobie poradzić. Jeżeli macie jakieś sposoby, nie wiem, piszcie mi na Instagramie. Wczoraj w ogóle znowu zapomniałam dodać Instagrama, więc nie wiem. Macie go na pewno teraz w opisie. Ja muszę, zapamiętam to. Obiecuję, że zapamiętam. Będę sobie nakładać teraz to na ręce, bo ja tego jeszcze nie używałam, więc wypróbuję. Ciężko mi się telefonu w tym używa, ale w ogóle powiem, że to jest takie dziwne uczucie, takie, nie wiem. Ogólnie to mi się nudziło i sobie rysowałam i narysowałam jakieś takie oko i coś takiego, ale no za ładne to nie jest, ale rysowałam to po prostu, bo mi się nudziło. W ogóle patrzcie, jaki cudowny mama mi kupiła w piekarni i teraz go spróbuję. Mega dobry jest i mam plan, żeby w którymś roku ma się zrobić pierniki sama. W sensie nie wiem, czy sama, może z kimś zrobię, może z Natalką, może z Asią, nie wiem. Może będę robić, ale na pewno zrobię. Jeżeli myślicie, że jesteście sierotami, to słuchajcie tego. Właśnie w tej chwili złamałam sobie zęba. Jestem na kwarantannie i złamałam sobie zęba, który teraz mnie boli i do tego jeszcze mi przeszkadza. I dopiero w piątek będę mogła iść do dentysty. Po prostu świetnie. Jeżeli coś gorszego się stanie w tym tygodniu, to ja po prostu nie wiem, co ja sobie zrobię. Jutro w ogóle zamawiam te rzeczy na Shein, więc powiem wam, jaki jest przewidywany termin dostawy tego. Mam jutro na 8 i 4 dni kwarantanny jeszcze mi zostało, nie wiem. Mam nadzieję, że to minie szybko, bo ja chcę już wyjść z domu. Chcę iść na śnieg, chcę iść na jakieś zakupy świąteczne, naprawdę, bo ja już zwariuję w tym domu. Idę zrobić sobie herbatę. W sumie to już druga dzisiaj, ale nie wiem, jaką wybrać, bo moja ulubiona się skończyła. Wczoraj wam w ogóle zapomniałam pokazać i znalazłam takiego bałwana, który zmienia kolory. On jest z tamtego roku, ale w sumie fajny jest. Na początku on w ogóle nie działał, ale włączyłam go drugi raz i świeci. Zrobiłam sobie jakąś zimową herbatę z jabłkiem i cynamonem, ale powiem wam szczerze, jakoś nie za bardzo mi smakuje.
Dobra, już kończę tego vlogmasa, więc jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam na kolejne. Pa, pa!